Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej idealnej niani i jest to właściwie już ostatni odcinek, ponieważ ostatnio dobiliśmy na piąty poziom naszej kariery i jak się okazuje, to jest już ostatni poziom tej kariery, nie ma więcej. No i cóż, to jest właściwie taka profesja bardziej niż taki zawód konkretny w Simsach traktowany, więc pewnie dlatego jest mniej tych poziomów. Niemniej jednak, to jeszcze nie koniec serii z The Sims 3, ponieważ mam w planach kontynuację. I to z naszą oczywiście Cheryl, ponieważ ona ma tu fajne pragnienie, żeby być otoczona rodziną, czyli chce wychować piątkę dzieci, aż osiągną wiek nastolatka i ja jej zamierzam to zapewnić. I to będzie jakby kolejny cel naszej nowej serii pod tytułem Idealna Mama. A poza tym, ostatnio dostaliśmy w ogóle coś super. Nawet nie zauważyłam. Dopiero ostatnio, zobaczcie. Zobaczcie, jaki dostaliśmy fantastyczny samochód. Jako opieka dzienna. Furgonetka opieki dziennej. Jest świetny. No i jeszcze tak, zaczynamy w ogóle w niedzielę, ponieważ dostałam wczoraj powiadomienie w sobotę, jak grałam Cheryl, że tam mama któregoś, chyba właśnie Leilani, że jej mama, czy tam ojciec, nie wiem kto to mi tam mówił, potrzebują chwili odpoczynku, bla bla bla, i czy mogę się nią zająć w niedzielę. No więc ja się oczywiście zgodziłam, bo czemu by nie. I będziemy tutaj działać z naszą dziewczynką, o ile do nas przyjdzie. Znaczy przyjdzie pewnie o 9, nie? Jak zwykle. My już jesteśmy przebrane. Chociaż nie wiem po co się przebierać, ale okej. Niech sobie już będzie w tym swoim dziwnym, brzydkim stroju. O, przyszła! Przyszła do nas, mała. No to długo sobie nie posłuchałaś. To zaraz się nią zajmiemy. Mamy dzisiaj jedno dziecko, więc w ogóle super. Chodź tutaj. Cała uwaga skupiona na tej małej. Możemy też ją poznać. O, Cheryl... O, dowiedziała się, że jest przyjacielska. I dzisiaj też jest do 19? Tak, no to spoko, mamy bardzo dużo czasu, żeby się nią zająć. Może z nią się pobawimy troszeczkę. O, już jest naszą przyjaciółką, w ogóle super. Możemy się huśtać z nią. Huśtaj się z... nią. Zawsze chciałam to wypróbować, ale nigdy nie miałam okazji, bo ciągle jest tyle roboty przy tych dzieciach. No już nie bądź samotna. Przecież się zajmuję tobą. Jak śmiesznie w tej spódnicy siadła na tym, nie? Chodź. Będziemy się huśtały. Ona poszła się bawić. Domkiem dla lalek, no. Zostaw te lalki, mam dla ciebie lepszą zabawę. Czemu ona ciągle jest samotna? Przecież cały czas się nią zajmuje. Kurde, The Sims 3 to jednak fajna gra, powiem wam szczerze. Jakoś tak... Jest tutaj tyle opcji fajnych. Niestety nie znamy jej ulubionego dania. A my jakie mamy ulubione danie? O, my lubimy mrożony krem owocowy. To może zrobimy mrożony krem owocowy, w końcu mamy lato. O. Już ci robię jedzonko. I jeszcze muszę pamiętać, żeby lekcję z nią odrobić. O, kotkami się nawet zajmuje. To nie macie kocich zabawek? Ojej, ty jesteś niemiła. Ja cię zganię za to, masz być grzecznym kotkiem. On jest okropny. No jest głodna. I ma dobry nastrój, to najważniejsze. Niestety ja nie mam tutaj telewizora ani nic. Mogę ją... halo? Weźmiesz sobie sama, nie weźmiesz sama. To ja muszę dać coś innego dla niej? Żeby ona wzięła?
A to czemu na to nie mogę? To nie dobra, niech ona sobie zje. Ty nie bierz. Ty nie bierz. Ty nie jesteś głodna. W takim razie to schowamy. Niech ona sobie zje. Usiądź koło niej. O, graj w klasy z Leilą. Na pewno ją to ucieszy. Fajnie jest móc się tak skupić na takim jednym dzieciaczku. O, pozmywała po sobie. Ojejku, jaka jest kochana. Boże, Cheryl, przestań tutaj odstawiać takie cyrki. Pamiętaj, że jesteś dorosła. No, przegrasz. Z tą małą. O, tak. A, jest lepsza od ciebie. Kończymy, kochana. Co tu się dzieje? O, widzę polowanko. Same liście i jakieś niepotrzebne rzeczy. Ojej, czy ona teraz nie odeścia się od tych klas? Pomóż odrobić lekcję. Co ty taka w ogóle jesteś majątkowa ostatnio? Takie pragnienia ma. Ale zobacz, ile już punktów nadbierałam, nie? Będzie dobry start w nowej serii. O, i nie zdążyłam, no kurde. Jesteś wspaniałą osobą. Jeszcze raz dziękuję za to, że Leila nie miała w weekend tak dobrą opiekę. Super. No to cieszy mnie to niezmiernie. Czekaj, czekaj. Sama sobie zjeżdżę hamburgery w takim razie. A my czekamy na poniedziałek, na nasz standardowy początek. Okej, moi drodzy, widzę, że już przynoszą nam dzieci kolejnego dnia i w ogóle to będzie, moi drodzy, ostatni dzień. Nie będę już grała dalej, bo i tak ani nie dobijamy do końca, ani nic, a już niedziela trochę mi zajęła z tą małą. Więc tak. Widzę, że nowe dzieci nam przynieśli w ogóle. Nakarmimy tam też wszystkich. Nakarmiliśmy już. Temu trzeba zmienić pieluszkę. O, ma jak na imię? Giorgio. Tak, to zrobimy. Potem temu. No i potem oczywiście też sobie zmienimy karierę na nauczycielkę. No dawaj im buteleczki. A potem poopróżnij te nocniczki, żeby nam nie śmierdziało. I sama w ogóle musi iść do toalety. O! Już 15? O, przyszła nasza... Nasza... Leleilana. Weź odejdź od tych drzwi. Ten kot mnie denerwuje, bo jest niegrzeczny, agresywny bardzo. Jestem na skraju załamania nerwowego. Mój syn Isidor Colby doprowadza mnie do szału swoimi wybrykami. Mam nadzieję, że jeśli spędzisz tam trochę czasu, to pomożesz mu przywyknąć do dzieciaków i nabrać nieco manier. Mam nadzieję, że nie sprawi zbyt wiele problemów. Isidor? Gdzie on jest? To ten? Tak. Trudne dziecko, ej. Nie wiem, czy zdążę do 19 cokolwiek zdziałać. Na razie nie wygląda, jakby był trudnym dzieckiem. Mów o problemach. Ale czy to będą jego problemy? Chodź tutaj. Podobno jesteś trudnym dzieckiem. Jesteś wyzwaniem. Pomóż odrobić lekcję najpierw. Przyjazny. Odrobię lekcję. Dobra.
Mi się wydaje, że mów o problemach, to też będzie dla niego jakąś nauką, nie wiem. A, będziemy z nim rozmawiać o jego problemach. A oni polecieli się bawić? Tak, oni pobiegli się bawić. No to bardzo fajnie. Ciekawe, czy coś mu to pomogło? Dziękuję za to, że Jenny miała tak dobrą opiekę. Dobrze. Opa! Aha, Lane nie odbiła lekcji. No trudno. Widzę, że Cheryl sobie robi imprezkę po pracy, spoczko. Tak, moja droga, właśnie o to mi chodzi, żebyś naprawiła sobie zlew. A wiecie co, przegram jeszcze jeden dzień, bo jestem ciekawa tego trudnego dziecka, szczerze powiem. Więc jeszcze jeden dzień. No dobra, Cheryl, kończ tą zabawę, bo zaczynamy kolejny dzień naszej pracy. Ojej, ktoś nam rzucił rachunki na ziemię. Świetnie po prostu. W ogóle jakie małe te rachunki. Całkiem spoko. W ogóle ile udało nam się już zbierać kasy. Oczywiście za pomocą kotów. Bo na pewno nie za pomocą tej kariery, żeby nie było. To wszystko wkład kotów i kwiatków. I sobie pogramy ostatni ten dzionek. Nowe dziecko znowu. No dobra. Wchodzić, bo mi torujecie. O, czwórkę dzieci mamy dzisiaj, spoczko. Pewnie wieść się rozeszła znowu, że Cheryl jest super. Ja już wiem, czego chcecie. Co to jest? Zdobytych przyjaciół z nimi, że uda się włączyć. O, super. Bardzo fajnie. Wszystkie dzieciaczki już głodne oczywiście. Jak żeby inaczej. Dawno nie opowiadaliśmy historii, ale jakoś tak nie ma za bardzo czasu na to. Bo ten czas do 15 tak szybko znotuje przy tej czwórce dzieci. Czy dostałeś, Amciu? A brzydko pachniesz. No to nie, czekajcie. Najpierw to im pieluszki trzeba pozmieniać, właśnie zapomniałam o tym. No nie krzyczcie, dzieci. Przecież się nie rozczworę. Nie rozpoczworzę. I jeszcze czwarte dziecko pewnie schowało się w pudełku. No. Dziecko numer 4. O imieniu Jenny. A to trudne dziecko dzisiaj do nas przyjdzie, czy nie? Bo ja to dla niego chciałam jeszcze jeden dzień przegrać, żeby się zająć tym trudnym chłopcem. Ale widzę, że nie za bardzo. Dobra, widzę, że ten trudny dzieciak dzisiaj nie przyjdzie chyba. Chyba, że przyjdzie o 5, tak jak ostatnio. Bo chyba też przyszedł później jakoś... troszkę niedobrze, ale okej. Nic nie poradzę. Dobrze. Tutaj już mam dzieciaczki załatwione. Jeszcze ten jeden, samotny. Nie ma to jak karmić dzieci hamburgerami. Po prostu idealna niania. O, lody. Ale mamy swoje. Mamy własną produkcję lodów. One by się chciały bawić, ale tak powiedziałabym średnio. Ona jest taka kochana. Sprząta zawsze po sobie. To jego też trzeba nakarmić. Widzę, że nasz kot też jest samotny. Ja tak ciągle tą kamerą majdam, bo myślę, że przyjdzie... że przyjdzie ten dzieciak trudny. Ale widzę, że chyba nie. Ach, te dzieci szybko rosną. A jemu można pomóc? Niezbyt. Wiesz co? Nie. Weź opowiedz im wszystkim teraz historię. Czy te duże dzieci też na to się załapią? Czy tylko małe? Bo mnie to bardzo ciekawiło. O, rodzice... A one już tam do domu.
Patrzcie, że oni tak wcześnie wychodzą. No trudno. I nie przyszło to trudne dziecko w ogóle, nie? Patrzcie, matka przyszła, a ja zabrałam dzieci na dwór opowiadać historię, nie? Który to Davin? O ten. Zmienił mu pieluszkę. I go wyściskaj. No trudno, no nie przyszło to trudne dziecko. Ja specjalnie dla niego, kurde, przedłużam odcinek o jeden dzień, a on nie przychodzi, no. Tylko Simsy mogły mi to zrobić. No ale nic, moi drodzy. Ja będę tutaj powolutku kończyć. To jest już ostatni odcinek tej serii. Przypominam, więcej nie będzie idealnej niani, ale będzie idealna mama. Czyli jakby kontynuacja przygód Cheryl, ale już taka bardziej, że tak powiem, na luzie. Będziemy sobie tworzyć rodzinę i tak dalej. Więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie oglądać kolejny sezon również. No i w sumie to tyle. Nie mam nic więcej chyba do powiedzenia. Gdzie ty idziesz? Aha. No dobra. No cóż, no. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!